Cześć, witajcie, siemanderko. Dzisiaj obejrzymy sobie trzy nadesłane do mnie prace. Prace te są fortami średniowiecznymi, które zostały zbudowane na podstawie wyspy, którą z kolei ja stworzyłem. Ogłosiłem taki mini contest jakiś czas temu i przepraszam oczywiście budowniczych, że tak długo musieli czekać na ten film i na wybranie tej najlepszej pracy, no ale niestety jakoś tak mi się na bok to odkładało, nowe rzeczy mi się tworzyły i tak ciągle to odkładałem. Także przepraszam, ale już nadrabiam zaległości. Pierwsza z trzech prac jest pracą Virtuala. Virtual Gaming, tak nazywa się osoba, która stworzyła ten fort. No i zaczynamy w łodzi rybackiej. I tutaj już od razu widać, że pan Virtual sobie świetnie radzi z wykorzystaniem wszystkich dostępnych metadat czy też bloków na resource packu Conquest, a dokładnie na modyfikacji Conquest Reforged. Kurczę, ciężko mi się to wymawia, dlatego że to była ta restrykcja, żeby zbudować ten fort na tej modyfikacji z resource packiem Conquest. No i oczywiście spełnił moje wymagania i bardzo dobrze mu się to udało zrobić, ponieważ naprawdę widzę, że wykorzystuje temat w 100%, jeżeli chodzi o władanie wszelkimi metadatami, które są dostępne na tym modzie. No i mamy pierwszą łódź, która sobie dopływa tutaj do brzegu, jednak strzał ostrzegawczy wypalony z armaty, kto wie, może będzie celny, a nie ostrzegawczy, nadciąga już w naszym kierunku, także musimy stąd uciekać. Mewo, tobie też bym się radził stąd ewakuować czym prędzej. Jedną z restrykcji, jaka była w związku ze zbudowaniem tego fortu, jest most, który miał łączyć ląd z tą wyspą. No i ten oto most jest. Jeżeli chodzi o moje gusta, to ja powiem tak, nie jest to most najwyższych lotów, ale jest bardzo oryginalny, unikalny i jest w porządku. Jedynie co ja bym zrobił, to ja po staroświecku pierdyknąłbym łuki, prawda? Walnąłbym łuki, żeby te łuki sobie tu świeciły, dlatego że te łuki dużo ładniej prezentują się na takich mostach, szczególnie jeżeli są te mosty wysokie. Te rozwiązania są w porządku, to są takie bardzo unikalne ozdoby tego mostu, ale nie można się do nich przyczepić. No ważne, że most jest, prawda, i pełni swoją funkcję. Oczywiście jest też oświetlony. Kolejna sprawa to sam fort. Jak widzicie, jest on dobrze strzeżony, bo wszędzie widać armaty. Jest on dobrze strzeżony również ze względu na mur, bo jest też solidny. No i cała konstrukcja nie jest jakichś ogromnych rozmiarów, co z jednej strony bardzo mnie cieszy, bo ja preferuję ciaśniej, ale bardziej szczegółowo niż na rozległych terenach na siłę zrobione wielkie budowle. No ale to już jest kwestia gustu każdego z nas, prawda? No, wchodzimy sobie tutaj i nie będziemy za bardzo się rozgadywać, żeby ten film za długo nie trwał. Postaram się jakąś tam ograniczoną liczbę, ograniczony czas przeznaczyć na obejście każdego, no ale to wszystko zależy od zawartości. No i mamy tutaj jakiś plac zabudowany. Zapomniałem słowa, jak się ten plac nazywa. Kurczę, widzicie, taki jestem gaduła, czasami najprostszych słów zapominam. No ale zaczynają się już tutaj ewidentnie robić korytarze. Jak widzicie, tutaj na dole można sobie przejść. Tutaj mamy koszary. Tutaj możemy zejść sobie na dół. Prawdopodobnie jest tam zbrojownia. Także, no nie wiem, wejdźmy sobie do koszar. Koszar. I obejrzymy, co tutaj mamy.
I od razu widać, że to, co powiedziałem na początku, że Virtual bardzo sobie dobrze radzi z władaniem wszelkiego rodzaju dekoracjami i metadatami, które tutaj się znajdują. Widać, że to nie był jego pierwszy raz. Bardzo dobre wykorzystanie bloków, zagospodarowanie przestrzeni i stworzenie klimatycznego, fajnego, ciasnego miejsca. Mamy tutaj sypialnię dla straży. Dalej mamy kowala. Ja tutaj zamknę gębę, bo fajny podźwięk tutaj jest. Nie, naprawdę świetny dźwięk. Tam mieliśmy kowala. Wszystko u kowala było należycie. Tutaj mamy drzwi do dowódcy. Tutaj mamy również jakiś zabawny schody. Zabawny kącik i klatka schodowa, a to cicheca. I tutaj zaczynam już się gubić. Czyżby tutaj była zbrojownia, o której była mowa? Koszary, tak jest. Więc jesteśmy tutaj bardzo fajnie. To jest taki labiryncik śmieszny, ale wszystko jest ze sobą połączone. Mamy tutaj zarządcę tego dobrobytu. I zbrojownia jest. O, proszę bardzo, zamknięta. Ja jeszcze chyba... Nie, myślałem, że postawiłem gdzieś pochodnie. Prawdopodobnie da się tam wejść, ale ja nie wiem jak. A nie chcę psuć. Nie chcę psuć, bo mogę popsuć. Ale widać, że jest tam coś. Dobra, innym razem. A czekaj, bo czekaj, może tutaj, tymi drzwiami na pewno się da wejść. Proszę bardzo. Tutaj mamy kanciapę, oczywiście skrzynia nie będzie pełna, bo po co? Tutaj mamy przejście, proszę bardzo, wszędzie jakieś zapasy. O, tu jakaś dźwignia zabawna. Co my tu mamy? No litość boską, czyżby więzienie? Żebym zaraz jakiegoś zła stąd nie wypuścił. Tak, tutaj są... Słabo się oświetla. Zbugowane jest troszeczkę. Tu są więzienie, ewidentnie. Cele dla nie wiem, na przykład dla jeńców, czy dla zbrodniarzy. Kurczę, jak przykro, że to się tak słabo oświetla. To jest ewidentnie bug. Ale widzę, że ktoś tutaj sobie tak długo czekał na wyrok, że aż sobie umarł. I skostniał. No ale mamy wszystko bardzo fajnie. Wróćmy sobie tam, skąd przyszliśmy. A to były te schody. Tutaj mieliśmy dowódcę i jego kanciapę, więc zajrzyjmy. Fajnie po schodach się tu wchodzi. Bardzo ładne zasłony. Tutaj wyjście na balkonik. O, proszę bardzo, tam mamy jakąś strefę do treningów. Świetnie, super. Naprawdę bardzo fajnie to wszystko wygląda. Tutaj mamy jego kanciapę. Całkiem widzę gościu wykształcony. Super. Bardzo przyjemnie się ogląda całą tą konstrukcję. Teraz tak, tu był dowódca. Tu wszystko wiemy. Tutaj był kowal, wyjdźmy z koszar. Zejdźmy sobie teraz na dół. A to ci skrytka, widziałeś ty? No. Mamy tutaj sklep, handlarzy mamy. Bardzo fajnie przykitrane. Bardzo pomysłowo. Dziedziniec, już mi się przypomniało, dziedziniec. O, tutaj jest magazyn. Kurczę, tak bardzo się ciekawiłem, co tutaj jest takiego, taka wielka konstrukcja z takiego ciemnego kamienia. A to jest, proszę ja was, magazyn. Bardzo fajny zresztą. Ogólnie widzę, że ręka Virtuala jest nieraz już smagana była przez średniowieczne motywy, więc bardzo dobrze mu to wychodzi. Tutaj mamy przejście. Wejście do zamku. Fantastycznie. I tutaj
Dalej jakieś kanciapy. Co za wieśniak, drzwi za sobą nie zamyka. O, i tutaj już się robi bardzo oficjalnie. Z tego co ja widzę, tutaj mamy schody dalej. Okej, okay, będę o nich pamiętał. Tutaj bardzo ładne zdobienia ścian, łuki. Wykorzystanie bogactw. Bogactw. Super. Zasłonki bardzo fajnie się spisują. Jak i szyby. Naprawdę bardzo fajnie. Co ja wam będę gadał w kółko, to powtarzam, ale bardzo mi się to podoba. Biblioteka jest, proszę bardzo. Drabinki. Super, naprawdę świetna robota. Przyznam, że kawał dobrej roboty. Aż przyjemnie się na to wszystko patrzy. Dobrze, bibliotekę mamy już okiełznaną. Możemy sobie przejść piętro wyżej, ponieważ wiemy, że tu są schody. Co jest fajne, to to, że tyle możliwości oferuje tylko jedna modyfikacja Conquest Reforged. Dzięki niej możemy mieć takie rzeczy jak barierki, jak schody, jak wszelkiego rodzaju modele mebli, czy wykończeń dla ścian itd., itd. To jest fajne. Kiedyś niestety czegoś takiego nie było i musieliśmy sobie radzić w inny sposób. Tutaj mamy kuchnię. Piecze się świniaczek. Proszę bardzo. Złoty kielich. Pro Elo. Zajebisty. Naprawdę świetna sprawa. Z logo Conquesta, ale to już tylko hardkorowcy go rozpoznają. Okno na świat. Żeby się nie udusić, można sobie umoczyć nogi w zlewie. Pod sufitem wisi żarcie, które się prawdopodobnie wędzi. Tutaj mamy kanciapę dla strażników albo wypoczynek dla hazardzistów. Super sprawa. Następnie kolejne korytarze. Kurczę, właśnie tutaj widać brak tego jeszcze jednego klocka szerokości. Ale trzeba było pójść na kompromis. Albo dywan byłby taki, czyli równy z oknami. No, albo by były równe żyrandole. No niestety, trzeba było coś wybrać. Ale z dwojga złego uważam, że tak jest zrobione lepiej. No nic. Inaczej trzeba by było inwestować w szersze korytarze. A jakby były już szersze, to już mogły nie być tak fajne jak te. No, to jest taki dylemat budowniczego, prawda? Ale bardzo dobrze z tego wybrnął. I bardzo to wygląda fajnie. Następnie. Kanciapa jakaś na złoto, srebro. Tutaj nie zaglądam, bo jeszcze mnie wtrącą do lochów za zaglądanie w nie swój majątek. Zbroje oczywiście ustawione, herby. Czy też herby, no herby tu powinny wisieć, prawda? I tutaj kolejna przykitrajka do posiedzenia i pooglądania okolicy. Powiem szczerze, że gdyby Virtual zbudował tutaj całą wyspę łącznie z jakąś wsią, polami uprawnymi, jestem pewien, że równie epicko by wywiązał się z roboty i na pewno by to wszystko zajebiście wyglądało, bo ewidentnie jak do tej pory fajnie się to wszystko zwiedza, więc wierzę, że i dalej by sobie też dobrze poradził. Tutaj widzę jakaś kanciapa. To jest sypialnia. Sypialnia. I najnowszy obraz z modyfikacji, właściwie z resource packa Conquest. To jest chyba motyw. Motyw z gry o tron. Ten lodowy skurwol. O, i złoto. Złoto, złoto. Fantastico, mamma mia, naprawdę ultra zajebiście to wszystko wygląda. Czy jest coś, co pominąłem? Mam wrażenie, że nie. A jednak. Jeszcze mamy tutaj kilka pięterek. Tu już w ogóle jest świetnie to zrobione. Te schody wszystkie taki klimat fajny tworzą, że aż po prostu dech zapiera w piersi. Tutaj mamy pranie się suszy, gołębnik, co tam jeszcze, rzeczy takie bardzo do użytku codziennego,
Klatki na więźniów, proszę bardzo. Super sprawa. Tam mamy jeszcze jakąś... Ach, to stamtąd wyszedłem, tam zarządca był, tak? Tutaj jest plac ćwiczebny. Super. No i tam jest prawdopodobnie jadalnia. Zaraz jeszcze tutaj do tej wieży, chociaż czekaj, da się tu do niej wejść? Da się do niej wejść. A to ci ciekawostka. Tylko, że nie z tej strony. Ty, ale wiesz co, ja... Ja nie zdążę zrobić wszystkich trzech, bo to naprawdę się schodzi z tym. No to zrobimy tylko jeden. Zrobimy tylko jeden film. Tak chyba będzie najlepiej. O, jak tu słodko, zobaczcie, jak tu fantastycznie jest to zrobione. Wszystko w drewnie. Super sprawa. No, super, nie? Muszę przyznać, że bardzo mnie się podoba to, co tutaj zostało dokonane. Świetne zdobienia. Bardzo, ale to bardzo dobre wykorzystanie dostępnych tekstur. To jest zajebiste, nie? Ja też lubię te wiszące, lewitujące drabiny. Ja, super, super, naprawdę. I jesteśmy na wieży. Tutaj ktoś sobie popija, obserwuje, co się dzieje w okolicy, czy ktoś sobie nadpływa, czy nie nadpływa. Przelecimy się do tej wieży. Jest wejście tutaj. I ta jest bardzo podobna do tamtej. No nie ma co tutaj wymagać, prawda? Bo to przecież wieża, no to wiadomo. Wiadomo, czemu to służy. Tutaj są drzwi z tej strony. Przejście do kolejnej wieży. Zgadza się. Kamienie. Tutaj wszystko jest elegancka. Armata. Cel. Pol! Proszę tu posprzątać, no halo. O Jezu, jak ciasno. Teraz jesteśmy w murach. Tutaj na bank jest tak, przejście do tej wieży. I widzę, że... Tylko z tej strony jest dostęp, co? No, tak sądziłem. Tylko z tej strony jest dostęp. Więc przejście będzie tutaj. Bardzo ciasne korytarze. No, we dwóch już by się tu nie minęli. Panie, bo się klaustrofobii tu nabawię. No i tam jest oczywiście kolejna wieża. Tutaj już jesteśmy praktycznie u jej szczytu. Bo tutaj jest troszeczkę niżej niż było z tamtej strony. A tak się zastanawiam, gdzie jest wejście tutaj? Gdzie straż może tak szybko dostać się na tę wieżę stąd? Gdzie nas to zaprowadzi? Panie, zobacz pan. Tutaj jest wyjście. I tu jest czwarta wieża.
Aha, czyli na placu ćwiczebnym. Ja bym się pokusił jeszcze zrobienie jednego wejścia. Bo tutaj może być problem, jak komuś się zechce srać tam na końcu. I go przyciśnie, wiecie. I będzie musiał biec tak. O. Czyli co? To ja byłem ślepy. Nie, bo to jest środkowa jakaś wieża. Tak, środkowa wieża, więc to jest osobna sprawa. No, czy chyba wszystko, prawda? Nie wiem, jak się ma temat podziemi, bo nigdzie żadnego wejścia nie zauważyłem. Nie chciałbym, żeby była taka sytuacja, że są tu jeszcze jakieś podziemia, a ja niestety o nich nie wiem. Ale nie widzę, żeby gdzieś tutaj jakieś wejścia były. No, były na pewno więzienie. Więzienie były i je zwiedziliśmy. Więc powiem tak. W skali od 1 do 10, jeżeli miałbym ocenić ten projekt, oceniłbym go na 8, a nawet na 9. I to jest moja ocena. Nie, dam 8, bo już nie będę przesadzał, dam 8. Bardzo ładnie zrobiony projekt. Jest naprawdę bardzo fajnie wykorzystane. Są metadaty, bloki, cała konstrukcja jest naprawdę bardzo fajna. Jest wszystko to, co do przeżycia w takim forcie jest potrzebne poza burdelem. O, ktoś tu się jeszcze powiesił. Tak, wyszedł se podyndać. I muszę powiedzieć, Virtual, że jesteś moim faworytem w tej chwili. A właściwie twój fort. Bo naprawdę bardzo, bardzo ciekawie jest zrobiony. Także, jak widzicie, ja chciałem zrobić trzy forty w jednym filmie, a to lipa. Nie da się, bo 22 minuty oglądałem ten fort. No, ale było co oglądać. Było co oglądać, także wszystkie trzy filmy będą. Patrzę, czy jeszcze tutaj nic nie ma. Wszystkie trzy filmy będą umieszczone w temacie konkursu, jeżeli ktoś by chciał sobie je obejrzeć. Więc jak najbardziej zapraszam. Chyba, że wymyślę coś mądrzejszego. Ale to wszystkim się dowiecie oczywiście, prawda? No i co? Dzięki za uwagę. To był Fort Virtuala. Widzimy się następnego dnia z następnym fortem. Ocenimy go, sprawdzimy. I podejmiemy decyzję, kto będzie faworytem. Siema na rapa.